Chciałam Ci pogratulować tego, że znowu udało Ci się znaleźć kogoś, kto Cię w jakiś sposób zainspirował, że udało Ci się znaleźć, no właściwie swoją miłość, bo jak ostatnio rozmawiałyśmy, to pamiętam, że jeszcze ten temat był troszeczkę obcy. Szczerze mówiąc, dziękuję bardzo. Na pewno super jest słyszeć takie miłe słowa na tle innych dziennikarzy, którzy po prostu pytają, jak to jest skoczyć z jednego w drugi. Więc bardzo doceniam to, że jesteś taka miła. Dziękuję. I szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że otworzyłeś jakieś nowe drzwi i szczerze mówiąc, no, myślę, że widzę światełko w tunelu, jest naprawdę bardzo fajnie, jestem szczęśliwa na dzień dzisiejszy. Jamie jest niesamowity, daje mi ten spokój, którego mi brakowało. A podchodzisz teraz troszeczkę inaczej już do związków? Jesteś na przykład bardziej ostrożna? A wiadomo, że były w moim życiu pewne sytuacje, które sprawiły, że jestem ostrożniejsza niż wcześniej. A inaczej też patrzę na wszystko. Dużo lekcji wyciągnęłam z mojego poprzedniego związku. I teraz to, czego potrzebuję tak naprawdę, to jest spokój, miłość i wsparcie w domu, kiedy w pracy tak naprawdę wiele się dzieje. Więc to jest to, czego ja potrzebuję. I ja się cieszę, że Jamie mi to dostarcza.